Cześć, teraz przejdziemy się windami na ulicy Chrobrego 19 w Poznaniu. Zaczynamy od dwóch zrębów zlokalizowanych przez slajda na Chrobrego 19A. Rok 1979. Cześć. Teraz czekamy na drugą windę z ręb. Tam jest osiedle Bolesława Śmiałego. Ta winda niczym się nie różni. Taka sama. Taki bliźniak tamtej windy, tak można powiedzieć. Wynik na zero tylko nie stał. Pozdrawiam użytkowników Legionowski Windziarz. I Poznańskiego Windziarza też pozdrawiam. Nikogo nie ma na szczęście. Nikt mi się nie dosiadł tutaj na szczęście. Bo tutaj bardzo często mogą być dosiadki. Tutaj jest bardzo dużo mieszkań. Czy może nie aż tak dużo, no ale dużo pięter to też dużo mieszkań. Jesteśmy na Chrobrego 19B. Mamy dwa zręby zmodernizowane przez firmę Slide. Jestem na górze, poprzedłem przejściem z klatki C, ale zmontowanie będzie po kolei. Cześć.
Czekamy drugiego zręba. Ten już ma drewnianą kabinę. Ten już ma drewnianą kabinę, słuchajcie. Jesteśmy na Chrobrego 19C. Mamy dwa zręby zmodernizowane przez Suede. Jedziemy. Czerwone podświetlenie, guzika, a nie ma lustra. Rok. A to samo dosłownie co na Chrobrego 11E. Tak samo. Dobra, jedziemy w dół. Oj! Oj, ale było blisko, ja nie mogę. Gdybym się ktoś na 10 dosiadł, to i niedobrze by było. Na 10 bym się ktoś dosiadł. O, mały włos mi się nie dosiadł. By się dosiadł, kurde. Przepraszam. Poczekamy teraz na drugiego zręba. Z klamką od Zuda. Mam tu małe widoki. No i będzie ten pan wychodził, więc schowam się. Dobry. No,
ten slajd, to nie muszę już go za bardzo pokazywać, bo niczym się nie różni dosłownie. Ale za to ma lustro. Cześć. Ale już nie będę tych danych pokazywał, bo się niczym nie różni ten slajd. Taki sam jest. Możecie mi uwierzyć. Dobra, nikt nie zwołuje, to jedziemy. Jesteśmy w klatce 19D, tutaj mamy kolejne dwie osiedlówki zmodernizowane przez Słajda. Cześć. Ten już jest też 79. A na trzecim ktoś stał. Na trzecim ktoś stał, słuchajcie. Zero. Było blisko. Na parterze ktoś wchodził. Chyba mają dosiadkę, słuchajcie, w tamtej windzie niestety, bo na trzecim ktoś stoi. Dużo ludzi stoi. No nic, chyba mają dosiadkę, słuchajcie. Jeszcze na parterze może być dosiadka. Dobra, jedziemy na jeden. Ja chyba tą windę zwołam na to trzecie, wiecie, bo naprawdę ja nie chcę mieć dosiadek. Bo tamto tylko będę musiał trzymać kamerę do podłogi na przykład. Więc zwołam ją na trzecie. Żeby oni sobie mogli w każdej chwili pojechać nią. Osiedle Bolesowe Śmiałego. O, cześć. Tam były akurat drzwi, które odbijały. A teraz przejdziemy drugą osiedlówką. Tą tutaj, lewą. Nie zwołałem ją na trzecie, żeby ludzie się dosiedli do tamtej, a nie do tej. Zobaczymy, czy to pomoże. Nie, ktoś zamykał mieszkanie, słuchajcie. No, nie dosiedli mi się na trzecim, na szczęście. Teraz tylko, żeby na parterze nikogo nie było. Nie, chyba ktoś będzie. Szybko, 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 szybko. Dobra, jest. Udało mi się. No teraz to już na górę, to mi się nikt nie powinien dosiąść. Bo to tylko jak w tył jedzie, to się zatrzymać może. Bo też w lift serwisie, na przykład na Chylańskiej 36, było coś takiego, że jechała do góry i też było. W Białymstoku też pozdrawiam ciebie, windy w Polsce bardzo serdecznie. Wiem, że na Tuwima tak miałeś. Że się ciebie z powodu na przykład na szóstym zatrzymała, mimo że w górę jechałeś.
11. No bo to dzięki za oglądanie tego filmiku. Widzimy się w kolejnym. To cześć.